Szanowni Państwo, witam Państwa. Pogoda w ostatni weekend oraz sportowe emocje, które towarzyszą znacznej części, przynajmniej męskiej części naszej populacji, sprawiają, że nie do końca interesujemy się polityką. No i to chyba dobrze, to dobrze dla naszego zdrowia psychicznego. W końcu, ile można zajmować się tym samym, ile można żyć tym biciem piany, które właśnie w polityce ma miejsce. Natomiast, no, szanowni państwo, no my tutaj nie zajmiemy się komentowaniem sportu, czy komentowaniem pogody, czy święciem do naszych lokalnych celebrytów, którzy znają się dokładnie na wszystkim. Przyznam, że trochę mnie śmieszy, kiedy słyszę jakąś aktoreczkę, czy jakąś, dajmy na to, polityczkę, jak to się teraz mówi w środowiskach lewicowych, która komentuje na przykład kwestie zdrowotne, medyczne czy naukowe. No, trochę to żenujące, trochę to śmieszne. Dlatego my skupimy się jednak na polityce. W ostatnim Weekend, dokładnie w ostatnią niedzielę. Aż w 132 gminach w Polsce odbyły się różnego rodzaju wybory i referenda. Te referenda i wybory nam się kumulowały, ponieważ czas pandemii nie sprzyjał organizacji tego typu imprez. No, można powiedzieć też, że sprzyjał komisarzom, którzy w imieniu partii rządzącej zarządzali poszczególnymi gminami, i ta pandemia była w wielu miejscach dla nich wygodnym pretekstem do tego, żeby tą swoją władzę w gminach. Przedłużyć. No teraz jednak doszło do wyboru, wyłoniliśmy nowych wójtów, nowych burmistrzów, a także co z naszego punktu widzenia, najciekawsze, nowego prezydenta Rzeszowa. I tutaj wyniki są niezwykle interesujące, są ciekawe, i warto się nad nimi chwileczkę pochylić. Otóż wybory wygrał w pierwszej turze kandydat zjednoczonej opozycji, pan Konrad Fijołek. No, pan Fiołek był faworytem w tych wyborach, natomiast nikt nie spodziewał się tak znakomitego wyniku, nikt nie spodziewał się zwycięstwa już w pierwszej turze, szczególnie, że sondażownie nie dawały tego zwycięstwa właśnie w pierwszej turze tak się składa, że mamy już oficjalne wyniki tych wyborów, więc możemy tutaj je podać. Miejska Komisja Wyborcza w Rzeszowie podała, że pan Konrad Fiołek wygrał zdobywając aż 56,51% głosów. Drugie miejsce zajęła Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart, uzyskując zaledwie 23,62% głosów. Trzecie miejsce pan Marcin Warchow, pan wiceminister Warchoł z Solidarnej Polski, nieco ponad 10% głosów, a czwarte miejsce Grzegorz Bran, Konfederacja, nieco poniżej 10% głosów. Szanowni Państwo, na pewno te wyniki wymagają pewnego komentarza. Na pewno jest to triumf, na pewno jest to jednoznaczne zwycięstwo Zjednoczonej Opozycji. Natomiast przestrzegałbym koleżanki i kolegów ze Zjednoczonej Opozycji przed nadmierną ilością szambana z tytułu tego zwycięstwa. Wybory lokalne cechują się jednak zupełnie innymi tutaj właściwościami, zupełnie innym przebiegiem niż wybory ogólnokrajowe. Nie zmienia to jednak faktu, że w województwie podkarpackim, które jest traktowane słusznie zresztą jako matecznik PiS, taki pszczyczek w nos kierunku partii rządzącej jest na pewno dla PiSu bardzo bolesny i na pewno jest tutaj takim wiatrem w żagle dla zjednoczonej opozycji. Czy zjednoczona opozycja jest się w stanie zjednoczyć do wyborów parlamentarnych? No szczerze wątpię, dlatego że tutaj interesy są bardzo mocno sprzeczne, także problem nie jest do końca zbieżny, nie jest do końca zbieżny elektorat, także tutaj to zjednoczenie w kontekście wyborów parlamentarnych, zjednoczenie ogólnokrajowe nie musi przynieść tak dobrego rezultatu jak w wyborach lokalnych. Paradoksalnie może nawet przynieść tak zwaną wartość ujętą, czyli może przynieść Gorszy rezultat niż start wszystkich tych partii opozycyjnych z osobna. Nie zmienia to jednak faktu, że potencjał opozycji rośnie. No pamiętajmy, że Konfederacja również jest partią opozycyjną, a przecież kandydat Konfederacji Grzegorz Braun uzyskał niemal 10% głosów, a zatem można powiedzieć, że 65% głosów w tych wyborach padło dla opozycji, a tylko reszta głosów dla Zjednoczonej Prawicy, która w tych wyborach nie była taka do końca zjednoczona, ponieważ pan Marcin Warhol z namaszczenia poprzedniego prezydenta, kandydujący na stanowisko prezydenta Rzeszowa, no, dostał 10% głosów. Natomiast no, warto przyjrzeć się wynikowi PiSu. Pani Ewy Leniart, to powiedzmy sobie szczerze, są głosy stricte partyjne, ponieważ trudno tutaj uwierzyć, że pani Ewa swoją osobowością polityczną zyskała jakichś wyborców dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego wynik 23% w mateczniku Prawa i Sprawiedliwości, jakimi zbojów są podkarpackie, no to jednak jest wynik żenująco niski. I to nie jest, proszę Państwa, już żółta, ale, że tak powiem, piłkarskim językiem czerwona kartka dla Prawa i Sprawiedliwości. No zobaczymy, czy Prawo i Sprawiedliwość wyciągnie z tej czerwonej kartki jakiekolwiek wnioski. Śmiem wątpić, ponieważ nasz obóz rządzący ma tendencję do szukania przyczyny problemów raczej natury zewnętrznej niż wewnętrznej. Ja zatem podejrzewam, że pis PiSu zostanie tutaj obarczona Solidarna Polska i pan Marcin Warchoł, którzy zdaniem polityków PiSu odebrali głosy, które właśnie słusznie pani Ewie Leniard się po prostu należały. Warto pochylić się także nad wynikiem Konfederacji. No nie jest on zadowalający, nie jest on zadowalający, dlatego że oczekiwano tutaj wyniku dwucyfrowego. Kilkunastu procent nawet mówiło się o drugiej turze. E, tymczasem wynik Grzegorza Brauna w gruncie rzeczy odzwierciedla poparcie dla e, jego partii, poparcie dla Konfederacji w tym rejonie. Co ciekawe, jest to wynik o dwa punkty procentowe niższy niż Grzegorz Braun zyskał w niedawnych wyborach uzupełniających w Widańsku. Przypominacie, przypominacie sobie Państwo, były takie wybory. No Grzegorz Braun nie jest związany z Gdańskiem i tam dostał e, ponad 11%. Tutaj nie pełna 10%. No także wydaje się, że tutaj konfederacja również nie ma specjalnie powodów do zadowolenia, nie ma powodów do triumfowania, powinna raczej zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. No może poseł Robert Winnicki, że przy czym takiego stanu rzeczy poseł Winnicki ostatnio uznał, że jest mistrzem świata, tutaj zmienił zupełnie narrację wschodnią, zaczął dublować narrację wschodnią Prawa i Sprawiedliwości, przy okazji konfliktując się z rozlicznymi, niewielkimi, aczkolwiek ilowymi środowiskami, w tym ze środowiskiem czytelników naszej gazety, w związku z powyższym myślę, że poseł Brown może podziękować panu posłowi Winnickiemu za to, że tych kilku głosów w ramach wyborów wrześniu. W Rzeszowie nie dostał. Szanowni Państwo, i zupełnie podsumowując, jakby ten wątek, te wybory w Rzeszowie, mimo że to wybory nominalnie lokalne, de facto stanowią taki poważny sondaż ogólnokrajowy. Możemy spodziewać się, że opozycja będzie rosnąć, a że PiS będzie popadać w dalsze tarapaty. Także to ciekawy prognostyk, i myślę, że warto tutaj śledzić. I już zupełnie na koniec jeszcze jedna rzecz. Tuż przed wyborami w tygodniku Do rzeczy ukazał się sondaż. Sondaż przeprowadzony, już Państwu tutaj zacytuję, przez kogo Mianowicie Centrum Badań Marketingowych Indikator na Zlecenie Portalu Do rzeczy przeprowadziło sondaż, metodą CAWI, w którego to wyszło, że pan Konrad Fiołek dostanie 40% głosów, pan Marcin Markoł niemal 18%, Ewa Leniart 17%, Grzegorz Braun 15,3%. Szanowni Państwo, wyniki zupełnie Odbiegające od rzeczywistości wyniki zupełnie odbiegające od tych realnych wyników, które już zostały podane przez Państwową Komisję Wyborczą. A zatem powiedzmy sobie szczerze, że znowu mamy do czynienia z sondażokracją. Ktoś próbuje robić z nas po prostu idiotów, kreując według własnego widzi mi się sondaże. No myślę, że sami powinniśmy wyciągać z tego wnioski i sondażom najzwyczajniej w świecie, nie ufać. A czy em, powinniśmy pozwolić sobie na to, by sondażownie w tak swobodny sposób próbowały kształtować opinię publiczną? To jest zupełnie inna kwestia. Szanowni Państwo. Na stanowisku, że w ogóle e, sondaże powinny być zakazane, powinny je sobie wykonywać tylko i wyłącznie partie polityczne na własny rachunek, ponieważ sondaże tak naprawdę e, są tylko i wyłącznie próbą kształtowania naszych właśnie preferencji wyborczych, są próbą kształtowania naszych opinii, wpływania na ostateczny wynik tych wyborów. No, sondaż tak drastycznie różniący się w swoich wynikach od y, realnego wyniku wyborów albo został przeprowadzony nierzetelnie, albo intencjonalnie został sfałszowany właśnie po to, żeby wpłynąć na preferencje poszczególnych grup wyborców. No to taki przyczynek do przemyślenia na końcu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj oczywiście skupiamy się na piłce nożnej, a nie na polityce. Eee, także czy mamy kciuki wszyscy za biało-czerwonych? Do usłyszenia!